24 pytania. Rozmowa poranka. To już oficjalnie Stanisław Janecki. Pan Jarosław Sellin jest gościem Polskiego Radia. Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zacznijmy może od tego, co opozycja mówi o decyzji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, że odchodzi z rządu. Otóż opozycja mówi, że pan prezes ucieka z rządu w czasie wojny na Ukrainie, a jednocześnie ta sama opozycja twierdzi, że jego stanowisko od początku było niepotrzebne. To znaczy, że jeśli ucieka z niepotrzebnego stanowiska, to powinno być dobrze, tak? Jarosław Kaczyński w rządzie był 20 miesięcy i w tym czasie zrealizował dwie wielkie rzeczy, mianowicie ustawę o obronie ojczyzny, która znakomicie przybliża nas do większego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o wymiar militarny naszego własnego kraju, i uruchamia różne nowe mechanizmy finansowe, żeby móc przyspieszyć polskie zbrojenie, żeby w obliczu tego, co się dzieje na wschodzie, jednak mieć taką siłę militarną, która będzie odstraszać Rosję przed atakiem na Polskę, niezależnie od tego, że liczymy na pomoc sojuszników, tylko że jesteśmy w stanie się nawet samodzielnie obronić. I ten plan został zrealizowany. Jeszcze wniósł też, jako wicepremier, jako minister w naszym rządzie, wniósł też tę ustawę o ochronie ludności w razie katastrof naturalnych i ta ustawa też już jest w końcówce swojego procedowania. I mówił zupełnie otwarcie o tym, że chciał przecież z rządu odejść na początku roku, tylko że wybuchła mówił właśnie o wojna. 16 miesiącach. Tak, że wybuchła właśnie wojna w Ukrainie i uznał, że jednak musi przedłużyć swoją misję rządową. Okazało się, że wojna na Ukrainie prawdopodobnie i niestety potrwa dłużej niż przewidywaliśmy na początku. Nie wiemy, jak długo potrwa, ale wygląda na to, że to jest konflikt, z którym się trzeba liczyć przez długie miesiące, a może nawet lata. I dlatego podjął decyzję o tym, żeby zająć się tym, co teraz dla naszego środowiska politycznego też najważniejsze, czyli przygotowaniem do wyborów. Bo no szef partii zwykle się zajmuje politycznymi. Powiem też tak bardzo poważnie, bo te wybory jesienią przyszłego roku to nie będą tylko i wyłącznie wybory o to, kto rządzi Polską. To będą wybory o to, co z Polską. Co z Polską tak naprawdę? Bo gdybyśmy sobie wyobrazili, że w czasie pandemii i w czasie wojny na Ukrainie rządzi Polską reprezentacja polityczna, która dzisiaj tworzy opozycję, to bój się Panie Boże, naprawdę, to byłby jakiś dramat, jak polskie sprawy byłyby prowadzone. Więc musimy powalczyć o tę trzecią kadencję, żeby Polskę po prostu zabezpieczyć przed niemądrą polityką, którą proponują albo podejrzewamy, że prowadziliby nasi oponenci. A czy z punktu widzenia rządu, jego efektywności, to jest osłabienie, odejście polityka, który jest jednak liderem całego obozu, bo jednym z argumentów było to, że nie trzeba wielu rzeczy koordynować jakby między szefem obozu politycznego, politycznym szefem, a będąc w rządzie ma łatwy dostęp i do ministrów, i może koordynować pewne rzeczy, które wynikają no, z tego, że jest szefem właśnie. Ja się tego nie obawiam, dlatego że każdy rząd w demokratycznym państwie opiera swoje działanie na zapleczu politycznym i parlamentarnym. I na czele tego zaplecza politycznego i parlamentarnego stoi Jarosław Kaczyński. I mamy formaty regularnych spotkań, zarówno w gronie Zjednoczonej Prawicy, jak i w Komitecie Politycznym Partii Prawo i Sprawiedliwości. Te spotkania się odbywają regularnie na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Więc jeżeli są jakieś sprawy konfliktowe, wewnętrzne albo konieczne do dogadania wewnątrz naszego środowiska politycznego, to te sprawy rozstrzyga po dyskusji, po spotkaniach właśnie Jarosław Kaczyński ze swoim autorytetem, swoją charyzmą i swoją pozycją polityczną, którą w naszym środowisku ma. Więc ja się tego nie obawiam, że formalne przesunięcie aktywności z rządu do partii osłabi jakąś koordynację działań. Wskazany został na następcę w sensie szefa tego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych,
minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, został też on wicepremierem. Czy to oznacza coś więcej oprócz tego, że objął właśnie tę funkcję koordynatora kwestii obronnych i bezpieczeństwa? Bo niektórzy sądzą, że być może to jest wskazanie także przyszłego następcy prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Nie, te spekulacje o następcy to naprawdę odłóżmy, bo nic nie wskazuje na to i nie chcemy też tego my, jako politycy Zjednoczonej prezes. Prawicy, żeby Jarosław Kaczyński zrezygnował z polityki. To są spekulacje, które rozumiem, w mediach to jest zupełnie naturalne, że takie spekulacje się toczy. Natomiast liderem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński i nie ma żadnej potrzeby szukania jego następcy. A czy jest potrzeba, bo to też podnosi opozycja i niektóre media, zmiany premiera, że jakoby wzmocnienie Mariusza Błaszczaka miałoby być sygnałem jakimś dla Mateusza Morawieckiego, że jego pozycja nie jest gwarantowana do końca tej kadencji, chociaż Jarosław Kaczyński nigdy takich sygnałów nie wysyłał. Premierem naszego rządu jest Mateusz Morawiecki już od kilku lat i tak pozostanie. I nie słyszałem o żadnych planach, żadnych rozmowach na temat tego, żeby, zwłaszcza w perspektywie półtora roku, które przed nami do wyborów, żeby był jakiś inny plan w tej sprawie. Również pozycja premiera Mateusza Morawieckiego i taka sondażowa, która widać, jeśli chodzi o popularność wśród polityków, chyba druga pozycja po prezydencie Andrzeju Dudzie. I wewnątrz naszego środowiska, zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości, jest mocna i taka też jest wola Jarosława Kaczyńskiego, żeby Mateusz Morawiecki, wyrażał to w wielu wywiadach zresztą, nasz lider, żeby Mateusz Morawiecki tę nawę rządową prowadził, bo też jest po prostu na ten czas, w którym trzeba na przykład intensywną politykę zagraniczną prowadzić, połowę czasu spędzać poza granicami kraju w związku z koniecznością walki o polskie sprawy i walki o Ukrainę, dlatego że Ukraina, tak naprawdę jej zwycięstwo jest w żywotnym interesie Polski. To jest polski interes narodowy, żeby ta wojna się skończyła ukraińskim zwycięstwem. No i my jesteśmy postrzegani tak, i Mateusz, docenieni. Mateusz Morawiecki znakomicie to zadanie wykonuje i pozycja Polski rośnie. A prezydent Andrzej Duda jest najbardziej docenionym prezydentem ze wszystkich przywódców państwowych, ze wszystkich przywódców światowych jest numerem jeden. No proszę zwrócić uwagę, że na przykład właśnie kraje aspirujące do obecności w Unii Europejskiej, Ukraina, Gruzja, która też prosi o tę pomoc, zwracają się przede wszystkim do prezydenta Andrzeja Dudy, żeby w tym pomógł, żebyśmy my byli głównym adwokatem, Polska i nasza głowa państwa była głównym adwokatem w realizacji tego ambitnego planu. Po prostu też wskutek tej wojny, którą Rosja wszczęła Ukrainie, wszyscy się zorientowali, jak wielkie znaczenie geopolityczne ma Polska. I my to bardzo dobrze dyskontujemy i bardzo dobrze to robi to też prezydent Andrzej Duda. Wybory, którym ma się teraz poświęcić pan prezes Jarosław Kaczyński, to jest ewenement o tyle, że żadna partia jeszcze w Polsce nie rządziła 3 kadencje z rzędu. Czy trzeba zrobić coś nadzwyczajnego, żeby tę 3. kadencję zyskać, no bo dotychczas nikomu się jednak nie udało? Trzeba prowadzić wiarygodną politykę po prostu i my to potrafimy robić. Myślę, że udowodniliśmy w ciągu ostatnich 7 lat i po 2 wielkich kampaniach parlamentarnych, że to, co zapowiadamy, to naprawdę realizujemy. I to jest pod względem kondycji indywidualnego Polaka materialnej i polskich rodzin rząd realizujący najambitniejszą politykę społeczną. Myślę, że to Polacy doceniają i proszę zwrócić uwagę, że mimo pandemii, no straszne uderzenie, można powiedzieć, zewnętrzne, mimo wojny, mimo nawet inflacji, z którą się zmagamy i będziemy się jeszcze zmagać przez pewnie wiele miesięcy, cały czas w sondażach Zjednoczona Prawica ma pierwsze miejsce. Od 8 lat mamy pierwsze miejsce i nikt z tej pozycji nas nie strącił. Mimo takich potężnych ciosów zewnętrznych, więc nie wiem, co musiałoby się takiego wydarzyć, żeby to się mogło zmienić. Liczę na to jednak, że będziemy udowadniać Polakom przydatność i pożyteczność tego rządu aż do wyborów i że wygramy rzeczywiście tę 3. kadencję, bo jeszcze raz powtarzam, to jest walka nie tylko o to, kto będzie rządził Polską, tylko co z tą Polską. Jak ona będzie wyglądała na arenie międzynarodowej, jak będzie jej polityka zagraniczna wyglądała, czy będzie
prowadziła ambitną, samodzielną politykę zagraniczną, czy też podczepi się pod cudze interesy, co niestety było skłonnością naszych poprzedników. Teraz nie bardzo jest pod kogo się podczepić opozycji, bo Olaf Scholz, kanclerz Niemiec, jakoś specjalnej miłości do Donalda Tuska w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki nie demonstruje. No jakieś zagubienie rzeczywiście widać w gronie liderów opozycji, którzy mieli skłonność do płynięcia w głównym nurcie, czyli podczepiania mało ambitnego w ramach takiego minimalizmu politycznego właśnie, który ich charakteryzował, polskiego wagonika do potężnych lokomotyw zewnętrznych. My uważamy, że Polska jest też potężną lokomotywą i może prowadzić samodzielną politykę. Natomiast nasi oponenci niestety zachowywali się inaczej i są rzeczywiście zagubieni, bo autorytet Niemiec w związku z tym, jak się zachowują na przykład w sprawie wojny na Ukrainie, mocno został nadszarpnięty i cały świat to widzi. I niemiecka opinia publiczna też to widzi. Jeszcze kwestia tych opóźnionych wyborów samorządowych. Czy projekt już, jeszcze chyba nie został złożony do Sejmu? Czy one faktycznie, jak spekulują media, mogą być przesunięte na marzec lub kwiecień przyszłego 2024 roku? Uważam, że tak powinno być. Ta kadencja samorządów i tak jest wydłużona pierwszy raz do 5 lat, z 4 do 5, ale rzeczywiście nam się tak przypadkowo ułożyło, że miałyby się odbyć w tym samym czasie praktycznie co wybory parlamentarne i byłoby to bardzo trudne. I powiem panu redaktorowi, że wszyscy to rozumieją, również oponenci. Oni oczywiście nie będą się do tego przyznawać, będą nas atakować za ten plan i tak dalej, bo zawsze nas za wszystko atakują, ale tak po cichu uważają, że rzeczywiście to jest rozsądne rozwiązanie, dlatego że no, połączenie tych wyborów nawet powoduje pewien chaos w głowach samych wyborców. Proszę sobie wyobrazić, że muszą głosować na posła, na senatora, na radnego do gminy, na radnego do powiatu, na radnego do sejmiku, na burmistrza, prezydenta, wójta, to naprawdę bardzo trudno ułożyć sobie w głowie, w którą stronę. A nie będzie kolizji, bo w 2024 roku prawdopodobnie na początku czerwca będą wybory europejskie? To jest o wiele łatwiejsze. Połączyć tych wyborów nie trzeba, bo tak jak pan redaktor mówił, można zrobić nieco wcześniej, o kilka miesięcy wcześniej wybory samorządowe. To byłoby też dobre dla samych samorządów, bo one bardzo często narzekały, że mając ciągle wybory późną jesienią, nie mogą realizować własnego budżetu. Kiedy na przykład jakiś burmistrz, prezydent, wójt czy rada chce realizować jakiś budżet, to musi realizować w pierwszym roku budżet poprzedników. Natomiast kiedy byłyby te władze samorządowe wybierane na przykład na początku wiosny, to spokojnie mogłyby ten budżet na nowy rok przygotować i realizować swój własny budżet. Jeszcze jedna drażliwa sprawa. Izrael wstrzymał wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski. Polska protestowała nie tylko dlatego, że Shin Bet, który służba izraelska, która chroniła te wycieczki, była uzbrojona, ale że one taki negatywny obraz Polski przekazywały jako cmentarzyska Żydów wyłącznie. Ta młodzież nie miała żadnych kontaktów z polskimi rówieśnikami. Znakomicie opisuje to głośny film Joava Szamira z 2009 roku, Dezinformacja, gdzie pokazuje tę izolację, a nawet pewną manipulację świadomością tych ludzi. Czy ten impas w tej sprawie da się pokonać? Bo chodzi w gruncie rzeczy o to, żeby te wycieczki miały inny charakter. Da się pokonać. Nawet wczoraj mieliśmy taką naradę międzyresortową w tej sprawie, w której uczestniczyłem i moim zdaniem się dogadamy. Ale rzeczywiście chcemy, żeby te wycieczki, które z punktu widzenia Izraela są zrozumiałe, to znaczy młodzież, która kończy szkołę średnią, a za chwilę pójdzie do wojska, bo tam jest służba wojskowa obowiązkowa i dla chłopców, i dla dziewcząt, przyjeżdża do miejsc, gdzie dokonano zagłady Żydów, żeby no, wzbudzić sobie taką wrażliwość, bo to jest ten główny cel, że zobaczcie, co się z nami działo, jeśli nie mieliśmy własnego państwa. Musimy bronić własnego żydowskiego państwa. To jest główny cel z punktu widzenia Izraela. Ale tak się akurat złożyło, że Niemcy wszystkie obozy zagłady, gdzie dokonywano Holokaustu, ulokowali na dzisiejszych ziemiach
ziemiach polskich. I my też musimy w związku z tym dbać o to, żeby pamięć o Polsce, która jest pierwszy raz przez tych młodych ludzi... A teren Auschwitz był wcielony do Rzeszy po prostu. Tak, był w granicach Rzeszy, żeby pamięć o Holokauście, która jest oczywiście naturalna wśród Żydów, żeby przy okazji nie wzbudzano negatywnych stereotypów w stosunku do Polski jako kraju i Polaków jako narodu. Tak naprawdę te wycieczki powinny się zaczynać w Berlinie pod pałacykiem Wannsee, żeby pokazywać, że tutaj wydano decyzję, niemiecką decyzję o zagładzie narodu żydowskiego w całej Europie i dopiero stamtąd powinni przyjeżdżać do dziedzictwa niemieckiego na terytorium Polski, jakim są obozy zagłady. Rozmawiamy o tym z Izraelczykami. Rzeczywiście na przykład ta uzbrojona ochrona, która wzbudza takie poczucie, że jesteśmy w jakimś niebezpiecznym kraju. No, mówimy Izraelczykom, przecież od 30 lat przyjeżdżacie i nigdy nie było żadnego poważnego incydentu. Więc po co ta ochrona? Polska jest krajem bezpiecznym. Izraelczycy są przyzwyczajeni do tego, jak się jest w Izraelu, to przecież to widać, że ci, którzy służą w wojsku, chodzą z bronią długą po prostu. Po ulicy, na plaży można to zobaczyć, tylko że to jest kraj frontowy, natomiast w Polsce to bezpieczeństwo rzeczywiście nigdy nie było zagrożone. Pan ambasador Jakow Liwne, nowy ambasador Izraela, mówi, że sprawa jest na szybkiej drodze do załatwienia. Czy to zależy na tym poziomie, czy na poziomie MSZ-u, czy wręcz premiera Izraela? To będzie umowa międzyrządowa oczywiście, bo takie też jest oczekiwanie strony. Bo dotychczas żadnej umowy nie było w tej sprawie, w sensie takiej międzyrządowej. Były praktyki realizowane, ale sama strona izraelska poprosiła o taką umowę międzyrządową po zatrzymaniu tych wycieczek z powodu pandemii. Sami o to poprosili, dlatego te szczegóły teraz dogadujemy. My uważamy, że i chcemy, żeby te wycieczki wróciły, ale też, żeby rzeczywiście było uzupełniono ten komponent spotkań z rówieśnikami i odwiedzania na przykład takich miejsc jak Muzeum Polin, które opowiada o życiu żydowskim, tysiącletnim życiu żydowskim w Polsce, a nie tylko obozy zagłady, nie tylko Polska jako wielki cmentarz. No i może by się dało z polskimi rówieśnikami jednak jakieś związki tych grup, bo one całkowicie były izolowane. Tak, i myślę, że Polska generalnie fascynuje również tych młodych ludzi, jeśli chodzi o jej piękno, jeśli chodzi o jej nowoczesność, o wymiar również taki materialny, handlowy i tak dalej, i tak dalej. Wiemy o tym, że tak jest. Natomiast za bardzo te wycieczki były skoncentrowane na budowaniu stereotypu, że Polska jest jednym wielkim cmentarzyskiem. I to w dodatku nie przez nas spowodowanym, ale to wrażenie mogło się zacierać. Więc chcemy po prostu to tak dogadać, żeby i wrażliwość żydowska w tej sprawie była uszanowana, ale też stereotypizacja niesprawiedliwa Polski, żeby była eliminowana. Bardzo dziękuję. Pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję, miłego dnia życzę.